zasadzie nikt nie wie, jak z tego wybrnąć, bo my, rolnicy, nie pójdziemy na żadne ustępstwa, nie zrobimy ani kroku w tył. Widzimy rolników, widzimy flagi, widzimy wreszcie oddziały prewencji policji w białych kaskach, w specjalnym uzbrojeniu. Widzimy jakieś gwałtowne ruchy, policjanci biegną na zaplecze Sejmu. Więc o, tu widzimy walki. Widzimy, policja w tej chwili pacyfikuje rolników. Protestu, wie pan, nie taki, panie redaktorze, miał być przebieg protestu, miał być protest pokojowy. Tak, tak, słucham. Czy pani może wysłać te karetki? Trzymacie, trudno jest mówić. W powietrzu gryzie gaz. Panowie się tutaj myją, przepłukują oczy. Zostali potraktowani tym gazem bardzo intensywnie. Zablokowane są wszystkie wejścia do Sejmu, bo tak jak mówią rolnicy, oni są już pod ścianą. Oni doszli do ściany, nie mają się gdzie cofnąć, za nim jest już przepaść. Z jednej strony mają ścianę, a z drugiej przepaść. Przeżyłem jakiś szok i nagle tłum zaczął biec w moją stronę. Gdyby mi tam jakiś młody chłopak nie pomógł, no chyba bym się przewrócił i nie wiem, co by było dalej. No. Coś pani strasznego. Może teraz, co pani widziała tam na dole? My szliśmy z trumną, nieśliśmy w pochodzie trumnę, szłam z przodu z koleżanką. Usłyszeliśmy tylko krzyk i zdążyłam się odwrócić, bo oberwałam po buzi i po oczach. Ale czym pani uderzono panią? Nie, gaz, poszedł gaz. Tylko zobaczyłam, że został na środku placu chłopak, ruszyłam z wodą, z pomocą do niego. No i do policjantów spytałam się, ludzie, za naszą ciężką pracę, ludzie mają hodowlę, pracują od świtu do nocy, dostaliśmy pałą, gazem i wodą. To jest podziękowanie dla rolników, dla nas, za naszą ciężką pracę. Spójrzcie, co oni z nami robią. To jest koalicja 13 grudnia, kolorowe serduszka. Panie, które tańcowały w Sejmie, jakie to one będą dla kobiet. Przyjemne, super. One się naśmiewały, stały w oknie, palcem na nas pokazywały. Panie, które tańcowały w środę popielcową, gdzie byłyście, jak byłyśmy gazem polewane, wodą i pałkami? Gdzie wy byłyście? Gdzie? Pytam się, gdzie? Gdzie jest ta nasza babska solidarność? Sztuczne serduszka, tylko tyle jest wasz. Te pan, sztuczne serduszko. Znienacka zostałem polany mocno gazem, straciłem wzrok, no i na głowę. Tak mi na czapkę polali gazem, że straciłem przytomność i kuzyn mnie uratował i potem polewali mnie wodą, jakoś doszedłem do siebie. Zdaje się, że do tej pory pan się nie tak, dobrze czuje. Tak, licho się teraz w tej chwili czuję, jestem osłabiony, ale chciałbym zaapelować do rolników. Zobaczcie, co oni robią z nami. Do związkowców, zobaczcie na wszystkich manifestacjach w Polsce. Co oni robią z rolnikami? Ale mówię, dużo ludzi widziałem właśnie, jak byli właśnie poszkodowani poprzez ten gaz. Wyjechała z drugiej strony armatka i przy tej armatce ustali i zatrzymywali, ale w tym czasie chyba jakiś reporter dostał ataku też padaczki i udzielali też pomocy, także
apeluję do was, słuchajcie, będą wybory teraz samorządowe, będą wybory do Europarlamentu. Myślicie, że jeżeli odbędą się te wybory, że my nosa nie wystawimy z domu, to nie będzie tak, to będzie ze zdwojoną albo ze strojoną siłą. Ludzie, opamiętajcie się, pomyślcie, na kogo głosujecie, pomyślcie. Może PiS nie był idealny, miał swoje też pomyłki, ale bił kobiety, jak protestowały, bił, wyzywał. Gdzie są te panie wielkie, które tak się troszczą o nas? Nawet nosa nie wystawiły, w nosie nas mają. Nie na darmo to się nazywa koalicja 13 grudnia, zapamiętajcie to. Potraktowali nas gorzej niż, no nie wiem jak, no gorzej niż zero. Taka jest prawda, za naszą ciężką pracę, za nasz trud, za to, że my ich żywimy,